wolno tonące, a tu firmy Abu Garcia mamy właśnie Sing 10. To wędzisko wygląda znajomo. Taka, że haczyk jest osobno, czyli muszkę po prostu nawlekamy sobie na przypon, a kotwiczka... No i w tym momencie, jak nam bączki robi ryba, no to ona nie wykaczy się i tak. Kolejny raz witam Was spod latarni, no jakkolwiek to brzmi. Słuchajcie, dzisiaj kolejne zawody trociowe, natomiast coraz więcej ludzi na te zawody przyjeżdża z muchówkami, więc postanowiliśmy tutaj, no z kim? Z Arkiem Kubale z Tuchola.net pogadać właśnie o tym, jak łowi się na spidolino, spirulino, bombardię, jak to nazwać? Ja ostatnio nazywam to bombardą. Chyba najłatwiej mi to wymówić i taka nazwa funkcjonuje międzynarodowo, więc myślę, bombarda jest bardzo fajnym określeniem. Dzisiaj taka piguła, jak rozpocząć to wędkowanie na bombardzie. Zaczynamy! No dużo tego wszystkiego i będziemy o tym dzisiaj właśnie rozmawiać, natomiast od czego byśmy zaczęli? Od tego, jak taki zestaw jest zbudowany. Zanim jeszcze, wiesz co, opowiem, jak jest zbudowany, powiem o jego zaletach może, tak zacznijmy, bo to jest dosyć nietypowy widok. Ja z bombardą zwykle łowię na muchę, ale to ma naprawdę bardzo duże zalety, jeżeli jest duży wiatr. Przede wszystkim mucha ma dosyć mały zasięg, o ile się nie wypływa na pływadełku, co często robię, to no, rzut jest limitowany do 20-30 metrów. W przypadku bombardy ten rzut jest znacznie dłuższy, tu mówimy o na przykład metrach 40-50, więc można o wiele dalej rzucić z mniejszym wysiłkiem, więc dla mnie jest to bardzo fajna alternatywa, bo nadal mogę łowić na małą muszkę, która praktycznie nic nie waży, a mamy obciążenie w postaci właśnie takiego pływaczka tutaj, nazywanego właśnie bardzo różnie, spidolino, spirolino, bombarda. No i to jest bardzo fajna alternatywa w takim momencie. Jak się tym rzuca? Bo masz tą bombardię tam i tutaj masz z 2 metry, widzę, przyponu. Tak, przypon 2 do 3 metrów. Ja teraz mam pływaczek wolnotonący, intermediate. Rzut zwykły spinningowy, po prostu nie ma tu jakiejś, nie jest to bardzo skomplikowane. Rzuca się bardzo dobrze, bardzo lekko. Jest, to waży 25 gram, więc z tym w ogóle nie ma problemu. Zwłaszcza, dlatego zacząłem mówić o tych zaletach. Zestaw jest dosyć prosty. A nie plącze się? Nie, jeżeli się go właściwie zbuduje. Ja mam taki najprostszy właśnie, no bo jestem zwolennikiem prostych rozwiązań. Ważne są krętliki. Ważne są krętliki dobrej jakości, ważne są też stopery gumowe. Przed krętlikami. Poczekaj. Tutaj możesz to zaprezentować. A to tak, tak. Zła końcówkę. O właśnie, tak się przerzuciło. Tu mamy plecionkę. Od plecionki teraz tu mamy krętlik. Po krętliku mamy przypon fluokarbonowy, żyłkowy, kto co lubi. I jest stoper gumowy. Dlatego, żeby właśnie tutaj ta rurka antysplątaniowa, uderzając w supeł, go nie zniszczyła. To samo dzieje się z dołu. Tak samo tutaj jest ciężarek w tej bombardzie, wolno tonące jest właśnie. I właśnie dlatego, kiedy ona będzie uderzała o węzeł przed krętlikiem, mamy jeszcze zabezpieczenie w postaci właśnie tego stopera gumowego. Czyli... Dobra, ale poczekaj. Czy my nie możemy tej bombardii zamontować bezpośrednio na naszą plecionę? Tak też można, tylko dla mnie to jest o wiele łatwiejszy montaż. Ja sobie taki króciutki przypon z bombardą właśnie trzymam tutaj w zasobniczku i mogę to dowiązać sobie szybko na plaży. Niektórzy na przykład używają jeszcze agrafek. Może to iść przelotowo na plecionce, możesz to mieć właśnie na takim przyponie. W razie zerwania to właśnie się traci tutaj ten moment ten element z żyłki, a nie właśnie element z plecionki, nie? Że można jej stracić. Ja sobie tak to akurat wiążę. Są różne sposoby, naprawdę. Wielu wędkarzy montuje to bezpośrednio na plecionce. Kto co lubi. Mi się to nie plącze. Dobra. Masz tutaj kilka takich różnych, o zobaczcie, tych bombardii. Właśnie, czym one się charakteryzują? Czym one się różnią? Wagą i stopniem tonięcia. Te są pływające przeźroczyste. Te takie troszeczkę te bardziej mleczne są wolnotonące, a tu firmy Abu Garcia mamy właśnie Sing 10, czyli to już tonie jak przecinak. I to tego na przykład na rzekach łososiowych się używa, jest nawet chyba poobijana od kamieni rzeki Torne, że metoda nie tylko bardzo popularna w Skandynawii, nie uznawana za bardzo, bardzo efektywną.
To, że jedne są takie mleczne, drugie przezroczyste, to ma jakieś znaczenie dla ryby, dla, nie wiem, brań? Wiesz co, nie mam takiej wiedzy. Tu nie jestem w stanie, nie chcę gadać głupot. Myślę, że jeżeli stosujemy przypon 2-3-metrowy, nie ma to większego znaczenia. Pewnie fajnie, jeżeli jest przeźroczyste, ale ten tonący przy dnie, jeżeli mówimy naprawdę o tonięciu, przy dnie jest mniej światła, więc nie podejrzewam, żeby to miało wielkie znaczenie. Mhm. No, ale to w praktyce trzeba spróbować. Myślę, że ludzie mogą mieć z tym różne doświadczenia, ale nie myślę, żeby to miało finalnie jakieś duże znaczenie. Ciężkie, 30-gramowe, zobaczcie. No i tak właśnie patrzę i tak to wędzisko wygląda znajomo. Wygląda znajomo, ponieważ tak jak wspomniałem, ja głównie łowię na muchę i kiedy szukałem wędki do trociowania spinningowej, no to oglądałem Morską TV i wzorowałem się na tobie, Michale. To co powiedziałeś, to kupiłem i sprawdza mi się, i sprawdza. Wędka głównie taka dla na szybkie wypady. Nie zawsze mam czas wziąć pływadełko, czasami po prostu nie mam warunków do łowienia na muchę. Przy bombardzie jestem w stanie wyjść sobie po prostu na godzinę, mieszkam nad morzem w Junoszynie na Mierzei Wiślanej. Dzięki temu mogę sobie zrobić szybki wypad, dalej rzucić. Fajna alternatywa. Mhm. Wędka 19 do 40 gramów. Tam u góry też macie jej parametry. Ja ją użyłem od kilku sezonów. Faktycznie daje radę czy na belonę, czy na troć. No dobra, ale jeżeli chodzi o długość wędki, to myślisz, że na taką bombardię chyba by trzeba było mieć dłuższą, bo no to jednak ten przypon 2 metry, nie? To jednak gdzieś tam to się majda za tobą, jak rzucasz. Tak, tak. Zdecydowanie długa wędka tutaj jest, na pewno pomaga w rzucie, pomaga. Zestaw jest długi. Zestaw ma swoją długość, więc na pewno dłuższa wędka też pomaga. Ja chciałem mieć coś uniwersalnego. Ja tej samej wędki używam na łososie w Szwecji. Ona jest dla mnie troszeczkę za lekka, jeżeli chodzi o łososiowanie na dużych rzekach na północy Szwecji. Aczkolwiek, tak jak mówię, dla mnie, dla muszkarza, chcę mieć jedną wędkę. I dla mnie to jest uniwersalna. Mamy nasz kajaczek. Kolega ma też belly boata. I pytanie takie, czy taka bombardia w ogóle na kajak się nadaje? Bo tutaj mówimy o muszkowaniu. Czy jak już idziesz na tego belly, no to w życiu byś nie pomyślał o tym, żeby wziąć bombardię, bo i po co? Nie potrzebujesz tak dalekich rzutów, nie? Myślę, że można. Nie sądzę, żeby to stanowiło jakiś problem. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli jestem na pływadełku, no to jestem w stanie już sobie dopłynąć do tej ryby. Mhm. Aczkolwiek w grę wchodzi jeszcze czynnik tego, że ryby są płochliwe i czasami dłuższy rzut jest jak najbardziej korzystny, więc ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby mieć taki zestaw też i na pływadełku albo kajaku. Dobra, i płynnie, słuchajcie, przechodzimy do samych muszek, ponieważ to jest temat rzeka, muszki. Jakie muszki nadają się na taką bombardię, bo to muszą być odpowiednie ciężkie muchy, lekkie, czy wszystkie się nadają? Tu wychodzi zaleta bombardy. Nie musimy się w ogóle martwić tym, ile muszka waży, jak jest duża, czy jest mała, czy ma jakiekolwiek obciążenie, ponieważ ten pływak w bombardzie jest na tyle ciężki, że wyniesie nam każdą muszkę. Muszki w zasadzie bardzo niewiele ważą, więc jest jedna zasada. Każda muszka pasuje do bombardy. Tu nie musimy w ogóle się nad tym zastanawiać. To jest właśnie duża zaleta tej metody. O, ale to słuchajcie, to od razu mnie tak naszło, nie? Bo wiecie, że ja łowię lekko Kongerem Strito Airem i on ma tam chyba od 0,5 gramu ciężar wyrzutowy do 6, jakoś tak, tam u góry sobie zobaczcie. No i próbowałem właśnie zbroić twoje muszki na czebureczki, wiesz, wolframowe, takie właśnie jednogramowe, ale wiecie, jak to zazbroimy tą czebureczkę przy tej muszce, no to ta muszka jest ciężka. I sobie właśnie teraz tak myślę, ty, a jakby zrobić coś takiego, że taki wolfram zrobić podobnie jak bombardię, czyli no zrobić jakieś metr, dwa przyponu, zrobić ten wolfram, niech to będzie tam 3-gramowy i potem tą muszkę na końcu, na takim spinningu. Myślisz, że to by też ok by było? Myślę, że tak, ponieważ wtedy muszka będzie działała na pewno bardziej finazyjnie. No bo jeżeli mamy czebureczkę, no to już mamy, tak jak wspomniałeś, duży element przed samą muszką. To na pewno ma wpływ na jej pracę. Tak, zdecydowanie. Ona tonie po prostu mocno. Tak, mocno tonie. Może muszka posiada wiele piórek, sierści, materiałów syntetycznych. Ta skupiona właśnie masa wolframu w tym przypadku będzie na pewno gasić pracę tych wszystkich fajnych rzeczy, które do tej muszki montujemy, żeby właśnie był efekt wabiący. Więc takie odsunięcie obciążenia na pewno by było dobrym wyborem. Zresztą ja zanim zacząłem mówić na muchę, w ten sposób łowiłem na gliniance wzdręgi, tylko zaciskałem parę śrucin sobie 1,5 metra przed przyponem, przed muchą i no i tak złowiłem pierwsze ryby na muchę, wcale nie muchówką. Mhm.
No, czyli zobaczcie. Czyli taki patent działa. To jak sobie to teraz tak wymyśliłem, ale bankowo ktoś to już wymyślił. No i dobra, przechodzimy do tych muszek, bo tego mamy bardzo dużo i bardzo fajne, bardzo kolorowe. W ogóle muchy mi się zawsze podobają, wiecie, bo one są po prostu takie zarąbiście kolorowe i zupełnie coś innego niż te nasze przynęty, chociażby trociowe. Opowiedz coś o tym. No to są głównie muszki trociowe, to są moje akurat pudełka trociowe, tu mamy jeszcze muchy łososiowe, ponieważ ryby mają to do siebie, że nie czytają wszystkich naszych mądrych opracowań, książek, artykułów, więc to jest dosyć częsta praktyka w Skandynawii, łowienie właśnie na muchy łososiowe troci i to świetnie tam działa, o czym się nie jeden wędkarz tam przekonał właśnie. Zaletą takich na przykład, może rozpocznę od tych tubowych, muszki łososiowe są bardzo często tubowe. Jaka jest zaleta muszki tubowej? Taka, że haczyk jest osobno, czyli muszkę po prostu nawlekamy sobie na przypon, a kotwiczka jest mocowana za pomocą takiej jeszcze tutaj rurki dodatkowej. Ja tą i rurkę tu postaram się wyszperać, tylko żebym się nie szczepił. O, tu jest rurka, która stabilizuje nam całość i na koniec wchodzi sobie w to kotwiczka. Tak to wygląda. Jeżeli coś się stanie z kotwiczką, stępi nam się na kamieniach, coś innego się wydarzy, nie ma problemu, po prostu wymieniamy kotwiczkę, nie tracimy całej muchy. Dobra, ale to można porównać do linera od Bogusława Kasaka, że jak ryba weźmie, to ta muszka sobie jest w stanie się przesunąć gdzieś indziej. Tak to działa. Właśnie tak zbananiałem, ponieważ ja za bardzo nie znam się na przynętach spinningowych, ale z tego co mówisz, to tak to powinno zadziałać. Mucha tubowa, zwłaszcza jeżeli będzie większa, a na łososie też stosuje się większe, to są naprawdę drobne muszki tubowe, tubówka może być dwa razy taka, wtedy właśnie haczyk wbija się tutaj w pyszczek ryby, mucha sobie gdzieś tam wędruje na przyponie, że fajna sprawa. Mieliśmy, słuchajcie, o tym film, jak chcecie to sobie zobaczcie u góry, oczywiście link jest też w opisie, jak właśnie linery działają, chociażby Bogusława Kasaka, są to takie błyski wahadłowe, nie, to są woblery bezsterowe, które w środku mają po prostu dziurkę taką przelotową, przez to się przerzuca fluorokarbon i jeżeli ryba nam weźmie, to w tym momencie faktycznie ma haczyk wbity w pysku, ale to nasze obciążenie, które tworzy ta nasza przynęta, po prostu gdzieś sobie wisi, bezwładnie można powiedzieć, na tym naszym na naszej plecionce czy tam żyłce. No i w tym momencie, jak nam bączki robi ryba, no to ona nie wykaczy się. Ale tutaj mamy bardzo lekkie przynęty, więc tutaj chyba nie o to chodzi do końca. Nie, bardziej chodzi o to, żeby kotwiczka. To nie bez powodu wzięło się z wędkarstwa łososiowego. Duże północne rzeki łososiowe to też duże kamienie i bardzo szybko tępią się ostrza kotwiczek. No i fajnie jest tą kotwiczkę po prostu od czasu do czasu wymienić, zwłaszcza przy spotkaniu z tak dużą i silną rybą jak łosoś. Przy trociach tak samo. Szkiery szwedzkie. Tak samo, kamienie, wielkie kamieniska, tak jak w Polsce tutaj mamy na naszym wybrzeżu, przeważa zwykle piaszczysta plaża i te kamienie dla nas są bardzo pożądane, bo wtedy łatwiej nam zlokalizować rybę. W Szwecji jak pierwszy raz zobaczyłem piaszczystą plażę, to aż się ucieszyłem, bo się stęskiłem za tym widokiem. Tam są kamienie i jeszcze raz kamienie. Niemiłosiernie to niszczy właśnie haki oraz przypon. No i w przypadku właśnie much tubowych możemy sobie bez problemu tę kotwiczkę w czasie łowienia bardzo szybko przewiązać, wymienić.